Zapraszamy na magazyn Kierunek Zachód. Dziś w programie ambasador RP w Niemczech z wizytą w Nadrenii Północnej Westfalii. Miałem też okazję odpowiadać wielokrotnie na pytania dotyczące stosunków polsko-niemieckich i zawsze będę je określał jako dobre. Studniówki w polskich szkołach za granicą. Ta młodzież to jest przyszłość Polski, to są ambasadorzy Polski. A w poradniku o kursach języka niderlandzkiego w Holandii. Dom Polski w Bochum to miejsce dla Polaków historyczne i symboliczne. Jeszcze przed wojną należał do Związku Polaków w Niemczech. Skonfiskowany przez władze III Rzeszy, został po wojnie odkupiony przez Związek. Polsko-niemieckie rozmowy dotyczące remontu tego obiektu trwają od lat. W 2021 roku jego koszt oszacowano na 2 miliony euro. Padła nawet deklaracja ze strony niemieckiego Ministerstwa Kultury, że jest gotowe sfinansować te inwestycje. Wciąż jednak prace się nie rozpoczęły. Między innymi o tym ambasador Dariusz Pawłoś rozmawiał z premierem Nadrenii Północnej Westfalii. O co mogłem prosić pana premiera, to jest przede wszystkim o to, żeby z domu Polskiego w Bochum uczynił swoją jakby osobistą sprawę szefa i żeby ten projekt rzeczywiście jak najszybciej został skończony. Konkretnych deklaracji nie mogliśmy usłyszeć od samego Hendrika Wursta, ponieważ program spotkań nie przewidywał rozmów dziennikarzy z niemieckimi politykami. Podczas wizyty w Nadrenii Północnej Westfalii ambasador Dariusz Pawłoś spotkał się także z Ukraińcami, którzy organizują wsparcie dla ogarniętej wojną ojczyzny. Naszym głównym celem jest wspieranie Ukrainy w walce o pokój i wolność. Dlatego zbieramy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Od lekarstw, paczek, po pieniądze. Niemcy ode mnie się dowiedzieli, że w Polsce przebywa w tym momencie około 3 milionów ukraińskich uchodźców i Polska naprawdę pomaga tym ludziom, pomaga w bardzo wielu obszarach. Ambasador RP odwiedził również Instytut Polski w Düsseldorfie, który w tym roku świętuje jubileusz 30-lecia działalności. To jest piękny jubileusz. Będziemy mogli dzięki temu być świadkami, a właściwie brać udział w bardzo ciekawej ofercie programowej Instytutu. Jednym z największych i najważniejszych tegorocznych wydarzeń organizowanych przez Instytut mają być Polskie Dni nad Renem. Będą to pierwsze Dni nad Renem. Co roku będziemy je realizowali w tym samym projekcie i w tej samej odsłonie, to znaczy w trzech poziomach. Kultura, biznes i tożsamość. Nadrenia Północna Westfalia jest najbardziej zaludnionym krajem związkowym Niemiec. Mieszka tu też najwięcej osób polskiego pochodzenia, około 800 tysięcy. Liczbę wszystkich przedstawicieli Polonii w Niemczech szacuje się na ponad 2 miliony. Do polskiej szkoły chodzę od 2011 roku do właśnie tej chwili. Bal studniówkowy to w życiu każdego maturzysty wyjątkowe wydarzenie, nie tylko ze względu na jego uroczysty charakter, ale przede wszystkim dlatego, że symbolicznie zamyka ważny okres nauki w życiu młodego człowieka. Dla absolwentów polonijnych szkół za granicą to zwykle bardzo intensywny czas. Nauczycieli z niemieckiej szkoły strasznie to zawsze dziwiło. Zawsze się też pytali, co to jest, czy to dużo pracy, jak to właśnie wygląda. Dużo nauczycieli też się strasznie tym interesowało i oni, zawsze mi się wydawało, że oni widzieli, że jakoś ja się inaczej potrafię organizować przez to, że ja po prostu muszę więcej pracować niż rówieśnicy z niemieckiej szkoły. Nie ukrywam, że momenty były ciężkie, bo soboty mimo wszystko trzeba było dziecko zawozić, przywozić z powrotem, ale dla takiego dnia warto było. Co dla nas było ważne, to żeby zachować język ojczysty i w dużej mierze to nam się udało. Dwujęzyczność, której głęboki sens od lat podkreślają polonijni nauczyciele i polscy dyplomaci, daje dużo większe perspektywy rozwoju. Rozumieją to także rodzice polonijnych dzieci. W tym roku szkolnym w 74 polskich szkołach prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą na całym świecie uczy się ponad 16 tysięcy uczniów. W
Wśród nich Julia, która po zdaniu niemieckiej matury będzie mogła zdecydować, czy chce studiować w Niemczech, czy w innym kraju, na przykład w Polsce. W Polsce oczywiście łatwiej mam, żeby dostać ewentualnie na studia, bo ponieważ uczelnie będą widzieć, że ja rozmawiam w tym języku, uczyłam się tego języka, wiem jak pisać w tym języku i że nie mam problemu z tym, no to w tym sensie mi na pewno to pomoże. Ta młodzież to jest po prostu, to jest przyszłość Polski, to są ambasadorzy Polski. Wracając do Polski mają możliwość podjęcia studiów, znając doskonale język polski. Nawet ci, którzy się tutaj urodzili, mają drzwi otwarte na różne kierunki studiów. Lata intensywnej pracy balem studniówkowym podsumowali także uczniowie Szkoły Polskiej w Brukseli. To jest bardzo ważne wydarzenie, również dla nas rodziców, jak i dla dzieci. Przez 12 lat to była ciężka praca, także to jest takie wynagrodzenie, jak możemy na nich popatrzeć, jak oni pięknie się bawią, pięknie tańczą. Jest to bardzo ważna tradycja szkół polskich. My jesteśmy taką samą szkołą, jak szkoły funkcjonujące w Polsce, prawda? Więc dlaczego nasi uczniowie mieliby być pozbawieni tej tradycji? Ciekawym i coraz częściej wybieranym przez rodziców polonijnych dzieci rozwiązaniem jest łączenie zajęć w szkole polskiej z nauką w szkołach europejskich. Sofia najpierw ukończyła 6 lat szkoły belgijskiej, systemu belgijskiego, a później zdecydowaliśmy się na system europejski, ponieważ można powiedzieć, to jest takie bogactwo dodatkowe dla naszej córki. Pierwsze są różne sekcje językowe i też matura jest inna, więc jak maturę zdajemy z naszych głównych przedmiotów. Żeby zdać maturę europejską, trzeba mieć minimum 50%. Dzięki niej możemy się wydostać w różnych uniwersytetach, całej Unii Europejskiej. Nierzadko wybór pada na uniwersytety w Polsce. W rankingu 1000 najlepszych uczelni wyższych na świecie, czyli na tak zwanej liście szanghajskiej, w ubiegłym roku znalazło się 11 polskich. Malarze, rzeźbiarze, fotografowie, architekci z wielu krajów, reprezentujący różne style i szkoły, zarówno doświadczeni, jak i początkujący, spotkali się w Paryżu. Na targach Art Capital, czyli kapitał sztuki, które co roku gromadzą około 40 tysięcy osób, nie zabrakło także polskiej reprezentacji. Znajdujemy się w sekcji artystów francuskich, gdzie reprezentujemy Polskę delegacją artystów polskich. Znajduje się na tej wystawie 16 artystów pochodzenia polskiego, mieszkających w Polsce, tworzących w Polsce. Zostaliśmy wyróżnieni możliwością wystawy polskiej. Rokrocznie wybierane jest jedno z państw, w tym roku jesteśmy to my. Polscy twórcy są coraz bardziej znani na arenie międzynarodowej, a ich dzieła przykuwają uwagę. Dlatego cieszymy się, że możemy je tutaj gościć i pokazywać, ponieważ widać w nich różnorodność sztuki współczesnej. Każdy, kto interesuje się sztuką, powinien to zobaczyć, jak można promować sztukę, w tym sztukę polską. Promocja w Polsce to jedna rzecz, ale promocja w tak prestiżowych miejscach, jakim jest Paryż, Grand Palais, jest tak niesamowicie ważną sprawą. Także my staramy się, ja staram się promować artystów nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą. Jestem polskim adwokatem we Francji, prowadzę kancelarię adwokacką, która mieści się w Toulonie. W ramach mojej działalności pomagam przede wszystkim Polakom, którzy tutaj borykają się z różnymi problemami prawnymi. Między innymi takimi, z jakimi musieli się zmierzyć pani Magdalena i pan Kamil, oszukani przez francuskich pracodawców. Przyjechałam tutaj, miejsce mnie zauroczyło, no ale po roku okazało się, że to wszystko była ściema. I okazało się, że to jest system niewolniczy pracy. No i szukając pomocy, natrafiłem na adwokata, panią Lidię Woźniak. Pani Lidia nie była tylko adwokatem, zwykłym adwokatem, tylko otworzyła przed nami serce, spojrzała jak na ludzi. Bardzo nam pomogło to. Advocare po łacinie to znaczy wezwany na pomoc, tak? A z drugiej strony to, że mogę pracować dla Polaków, dla polskich firm, to dodaje na pewno wartości dodanej mojej pracy i pozwala mi czuć się nadal blisko, no,
może. Zabrzmi to patetycznie, ale ojczyznę. Pani Lidia kontakt z rodakami ma nie tylko w pracy, aktywnie działa też w polonijnym stowarzyszeniu. To jest stowarzyszenie, które jest częścią polskiej misji katolickiej, założonej w Paryżu jeszcze przez naszych sławetnych rodaków Adama Mickiewicza w XIX wieku. Ja mam ten zaszczyt pełnić funkcję prezesa osoby odpowiedzialnej za część południową. Celem naszego stowarzyszenia jest kultywowanie naszej tradycji, naszej tożsamości, naszego języka, naszej kultury tutaj we Francji, tak? Mam na imię Jacek Żółtowski i przyjechałem do Belgii około roku temu. Dlaczego Belgia? Szukałem pracy za granicą, znajomi zaproponowali, żebym tu przyjechał, spróbował życia. No i zaryzykowałem, przyjechałem, podjąłem pracę. Co robisz? W szerokim pojęciu budowlanka, czyli remonty mieszkań, domów różnego rodzaju. Od podstaw, małe renowacje. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Życie na emigracji. Rodzina została w Polsce, moja, troje dzieci. No, na początku było trudno, dzieci strasznie tęskniły, teraz się trochę przyzwyczaiły. Pasja. Staram się w miarę możliwości, oczywiście pogody, którą mamy tutaj, bo różna jest w Belgii pogoda, kapryśna, zwiedzać jak najwięcej. Ponieważ jeszcze nie jestem mobilny, nie kupiłem samochodu obecnie tu, poruszam się rowerem, że nieodzownym moją jakby pasją na tą chwilę jest jazda rowerem gdziekolwiek, zwiedzać Antwerpię. Polska. Trudno nie odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę, tak pełnym zdaniem, bo jest to kraj, który się wychowałem i mam rodzinę i tak dalej, całą. Z rodzicami, którzy jeszcze żyją i daj Boże, żeby jak najdłużej żyli. Holandia. Według danych statystycznych z 2022 roku w tym kraju mieszka ponad 220 tysięcy Polaków. Większość z nich przyjechała tu do pracy. W jej znalezieniu zdecydowanie pomaga znajomość języka. De kat krab de krole van de trap. Język niderlandzki do najłatwiejszych nie należy, dlatego Polacy, którzy przyjeżdżają do Holandii, zwykle nie od razu decydują się na jego naukę. Większość osób z moich obserwacji, tak wynika, uczą się rzeczywiście po jakimś czasie. Na początku są przekonani, że poradzą sobie świetnie z językiem angielskim, czy też niemieckim, że wcale żadnego języka tak dobrze nie trzeba znać, poradzimy sobie. Ale po jakimś czasie widzą, że kilka drzwi jednak się nie otworzyło przez to, że nie mówią w tym języku. Wreszcie przychodzi więc refleksja, że warto poznać język niderlandzki. Jeśli mieszka się w tym kraju, powinno się chyba znać ich język i trochę ich kulturę, więc znając język niderlandzki, według mnie ułatwia się trochę życie, nawet bardzo. Pytanie tylko, jak ułatwić sobie to życie najskuteczniej i najszybciej. Z doświadczeń uczniów wynika, że poznawanie niderlandzkiego na własną rękę jest zdecydowanie trudniejsze i zajmuje dużo czasu. Uważam, że w szkole zajęcia są dużo bardziej efektywne, a ogólnie uczę się dlatego, że uważam, że to jest obowiązek każdego, kto tutaj przyjeżdża i chce tu zostać, chce tu mieszkać, chce tu pracować. To sprawa dosyć indywidualna. Ale myślę, że w okolicach pół roku do 7 miesięcy można opanować język na tyle, że swobodnie pójdziemy do lekarza i powiemy, co nam dolega. No nie wspomnę o takich sytuacjach codziennych, jak pójście do sklepu. Za 10 trzygodzinnych lekcji języka niderlandzkiego trzeba w Holandii zapłacić około 450 euro. 8 trzygodzinnych spotkań to koszt około 360 euro. Za godzinę zajęć indywidualnych trzeba zapłacić od 20 do 40 euro. Warto także zainteresować się wsparciem Niderlandzkiego Urzędu Pracy w tej kwestii. Na kurs języka można otrzymać nawet 1000 euro dofinansowania. Za tydzień w kierunku zachód. Razem ze szkołą organizowaliśmy kiermasz charytatywny w kościele w Antwerpii, więc by dołożyć swoją cegiełkę do tego kiermaszu, chciałem stworzyć pracę, by sprzedawać, aby zyski z tej pracy poszły na rzecz Ukrainy. Dla mnie jest to codzienny rodzaj transportu. To nie jest, jakby to powiedzieć, coś niezwykłego. Po prostu to jest coś, co robię codziennie.